Hej kochani, dzisiaj otwieramy kolejny kalendarz, tym razem jest to Revolution. Kupiłam go w Rossmanie, kosztował 50 euro, czyli około 225 zł, więc wcale nie tak mało. Mam nadzieję, że znajdziemy w nim fajne kosmetyki, a więc przekonajmy się, co jest w środku. A więc tak prezentuje się nasz kolejny kalendarz, czyli kalendarz marki Revolution. Bardzo ładnie wyglądają te pudełka, mi się bardzo osobiście podobają, naprawdę. Jestem zachwycona tą prezentacją, więc nie będę Was dłużej trzymała w niepewności i otwórzmy go. Zaczynajmy od jedyneczki. Bardzo, zobaczcie, z każdej strony jest jeden napisane. Exclusive, naprawdę, mówię Wam. Tyle pieniążków, to chyba władowali w ten karton. O, już rozwaliłam. Mamy tutaj pomadkę, szminkę w kolorze czerwonym. O nazwie tutaj ma swoją nazwę. Nie chcę się zoomować. Czy też ten moment, kiedy telefon się buntuje. Slow. Proszę, spójrzcie. Już Wam pokazuję, jak ona wygląda. Czerwieniutka pomadeczka. Fajnie. Spoczko. A więc jedziemy z dwójeczką. Już jej szukam. Znajduje się ona tutaj w rogu. Oczywiście kartonik też jest numerowany. Proszę bardzo, jaki tutaj ekskluzyw. Fajnie wygląda. Troszkę ciężko się otwiera. Ale spokojnie, ja to porozrywam. I mamy tutaj jakieś... Co my tu mamy? Zobaczcie, jakie sreberko. I mamy tutaj cień do powiek w płynie. Bardzo ładny, naprawdę. Jest to kolor Merkury. Jedziemy dalej. Trójeczka dłuższa. A w trójeczce mamy zwyczajny błyszczyk do ust. I mamy też oczywiście jego nazwę. Jest taki w dotyku tłusty, jakby się coś wylało. Chętnie sprawdzę. Ale nie, jest czyściutki, nie wiem o co chodzi. A więc w trójeczce jest błyszczyk. Czwóreczka, czwóreczka, gdzie jesteś? Czwóreczka jest tutaj, inny kształt. A w czwóreczce mamy, przypuszczam, że jest to rozświetlacz. Spójrzcie tylko, jaki ładny kolor. Wow. Bardzo ładny szampański kolor. Bardzo mi się podoba. Jedziemy do piąteczki. Jakaś maluśka. I jeszcze chciałabym Wam dodać, że jakbyście zauważyli, to ten kalendarz nie ma 24 okienek, tylko ma 25 okienek. Czy Wy to widzicie? I mamy tutaj taki mini żel do brwi. Fajnie, ja lubię takie produkty. Bardzo mi się podoba ten kalendarz. Szósteczka, co mamy dla nas na Mikołajki? A gdzie mamy szósteczkę? Szósteczkę mamy w tym miejscu. A w szósteczce znajduje się taka piękna kredka do brwi. Zaraz sprawdzimy, w jakim jest kolorze. Czyli jest to bardziej taki utrwalacz do brwi, taki wosk w kredce. Bardzo fajnie. Teraz siódemka. W siódemce znaleźliśmy czerwoną konturówkę do ust. Ósemka, duże okienko. Zobaczcie, widać mnie, widać Jacka. Hello! Coś tutaj zaplombowane papierami. I mamy tutaj paletę cieni do powiek. Spójrzcie, jaka jest śliczna. Patrzcie, jakie duże cienie. A więc teraz dziewiątka, bardzo leciutka, nic w ogóle w niej nie czuję. Czy to jakiś prank na mnie? Nie, to nie prank. Mamy tutaj gąbeczkę, ale ma bardzo, bardzo zniekształcony czubek. Nie wiem, czy Wy to widzicie, co tu się wydarzyło. I myślę, że on jest tak ścięty, nie zniekształcony. No, ale mamy gąbeczkę. Dziesiątka. I tutaj mamy pędzelek skośny. Taki oto skośny pędzelek. Jedenastka. O, jest. Ja tak bym powiedział, ja już widzę 5 razy. Już widzimy, że to jakaś pomadka. Kolejna pomadka. Baby. Fajny kolor. Taki nude.
dwunastka. I w dwunastce mamy błyszczyk do ust w kolorze slow. Szukamy trzynastki. Trzynastka wydaje się grubszym punktem. I w trzynastce mamy kolejny błyszczyk do ust, tym razem czerwony. Różowy, czerwony. Czternastka. Lecimy jak burza z tym kalendarzem. Mówię Wam. A w czternastce mamy eyeliner w kredce, czyli zwykłą czarną kredkę. Piętnastka. O, znowu jakieś zawiniątko. Czyli to będzie pewnie pędzelek. I w piętnastce kolejny mini pędzelek. No i jesteśmy już za połową kalendarza, więc mam nadzieję, że kalendarz Wam się podoba. Jeśli Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. I oczywiście ściśnijcie przycisk subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film. I oczywiście nie zapomnijcie o moich mediach społecznościowych, takich jak TikTok i Instagram. Na Instagrama i na TikToka dodaję często filmiki krótkie, mniej więcej z tego, co robię w danym czasie, więc jeśli jesteście ciekawi, to serdecznie Was zapraszam. A teraz szesnastka, jeśli się nie pomyliłam oczywiście. A w szesnastce, oczywiście do góry nogami, znaleźliśmy bazę do oczu pod cienie, więc fajnie, jest paleta, jest baza, spoko. Teraz siedemnastka, dosyć duże opakowanko, ale widzę, że w środku badziewie! Lusterko. Kolejne milionowe w tym roku. Osiemnastka. I w osiemnastce mamy kredkę do brwi. Oczywiście zawsze pokazuję odwrotnie. W kolorze brązowym, takim blond nawet bym powiedziała. Dziewiętnastka. Już niedużo nam tych okienek zostało. A w dziewiętnastce kolejny cień do powiek w płynie. Tym razem jest on złoty. I nazywa się Gold Dance. 20 otwieramy. Leciutkie, ale nie malutkie. A w 20 mamy róż. Piękny taki różowy, powiedziałabym taki brzoskwinkowy róż. Bardzo ładne są te opakowania. Ma on nazwę Flirt bodajże. Tutaj możecie sobie zobaczyć. 21. I mamy kolejny pędzelek. Nie używam takich płaskich, dużych pędzelków, bo jest bardzo długie włosie. Dziwny jest ten pędzelek. Teraz 22. W 22 znaleźliśmy błyszczyk do ust w takim bardzo pomarańczowym, różowym kolorze, który się nazywa Covert. 23. I nie jest to przedostatnie okienko, bo mamy w tym kalendarzu 25 okienek. I mamy tutaj produkt do konturowania w bardzo ciemnym kolorze. Bardzo ciemny i ciepły jest ten kolor. Mi na pewno by nie pasował, nie wiem dla kogo by pasował ten kolor. Jest on ładny, ale jest on bardzo ciepły. 24, czyli mamy tutaj nasze święta. Zobaczmy, co dostaniemy na święta. Kolejne zawiniątko. I mamy tutaj duży pędzelek. Ale nie jest to ostatnie okienko. Dostajemy gratisowe okienko 25, które jest bardzo duże. Przypuszczam, że tutaj może być paleta. I mam wrażenie, że tak, to będzie paleta. I mamy tutaj dużą paletkę. Spójrzcie tylko, jakie ładne kolory. Jaki złoty cudowny. Mamy tutaj dwa podobne złote do siebie. Tak mi się wydaje. Ten jest może trochę grubsze, ma drobiny. Ma mniejsze. Ale bardzo ładna paletka, naprawdę. Ja jestem zadowolona z tego kalendarza. Ale zróbmy podsumowanie. A więc tak prezentują się wszystkie produkty. Moim zdaniem jest bardzo fajny kalendarz, bardzo fajne produkty. Jeden bubel, czyli lusterko, ale jest do przeżycia w takim fajnym kalendarzu. Kalendarz był wart ponad 200 zł.
Ale myślę, że był wart swojej ceny, naprawdę są śliczne produkty, nic się nie uszkodziło, a był zamawiany drogą internetową, więc bardzo fajnie. Wszystko mi się podoba, nie wiem jak Wy, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym kalendarzu. No i dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście przypominam o przycisku subskrypcji, o łapce w górze i oczywiście o moich mediach społecznościowych, takich jak TikTok i Instagram. I oczywiście do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!